Dobrze, dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich. Była godzina 18.30, 6.30. A zatem rozpoczynamy kolejną transmisję, kolejny wykład w ramach cyklu edukacyjnego AKADE. Jest to już trzeci wykład, który w tym roku przeprowadzamy. A AKADE jest to inicjatywa edukacyjna agregująca wiedzę dotyczącą katastrofy klimatyczno-ekologicznej. AKADE jest organizowane przez Ruch Oddolny Extinction Rebellion, który jednocześnie też transmituje właśnie ten dzisiejszy wykład. I chciałbym na początku wspomnieć o trzech postulatach, które jako Ruch Oddolny Klimatyczny reprezentujemy i które chcemy, aby weszły w życie. No i oczywiście pierwszym z nich jest potrzeba mówienia prawdy, czyli postulat mówcie prawdę, jako ruch klimatyczny domagamy się ogłoszenia alarmu klimatycznego. Drugi postulat, działajcie teraz, jest to komunikat skierowany do decydentów, polityków, aby zaczęli działać, zaczęli podejmować ten temat właśnie teraz, ponieważ nie mamy na to zbyt dużo czasu. I trzeci postulat tyczy się nas wszystkich, tyczy się realności, brzmi ponad polityką, co świadczy o tym, że nie ufamy do końca decydentom, że będą w stanie sami sprostać problemowi i zatem domagamy się powołania panelu obywatelskiego klimatycznego, którego zadaniem będzie wypracowanie wiążących dla rządu rozwiązań. Oczywiście zapraszam na wydarzenia wrześniowej rebelii, które wydarzą się 5, 6 i 7 września. Będzie to cykl happeningów, wydarzeń kulturalnych, wykładów, a także działań w infrastrukturze miejskiej. Jeśli nie możecie dołączyć, nie możecie być fizycznie z nami we wrześniu, zapraszamy do dorzucania się do zrzutki, która pomoże zrealizować właśnie nadchodzące wydarzenia. Linki zarówno do wydarzenia, jak i do zrzutki znajdziecie poniżej w tym poście z transmisją, a także zachęcamy do dołączenia do naszego ruchu, do ruchu Extinction Rebellion Polska. To można zrobić poprzez wpisanie w wyszukiwarce extinctionrebellion.pl i tam będą wszystkie kolejne kroki, które należy wykonać. A dzisiaj z nami jest Jan Marcin Więcławski. Dzień dobry, witam profesorze. Marcin pracował przy tworzeniu stacji morskiej Uniwersytetu Gdańskiego HELU. Był szefem stacji polarnej Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergenie. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Jest także autorem ponad 150 publikacji międzynarodowych i członkiem Komitetu Polskiej Akademii Nauk do spraw badania morza, badań polarnych do 2020 Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Środowiskowej. Tytuł dzisiejszego wykładu to bioróżnorodność, wielkie wymieranie i różnice między lądem i oceanem. Marcinie, oddaję Ci głos w takim razie i dziękuję, że zgodziłeś się na przyjęcie dzisiejszego zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Świetnie, tak. Okej, w takim razie robię share screen. I teraz mój slajd, mam nadzieję, jest widoczny na waszych komputerach. Jak najbardziej. Okay. Ja może tylko jeszcze dodam, przepraszam, że się wtrącę, ale widziałem ostatnio, że są delikatne problemy z tym zadawaniem pytań poprzez inne fanpage'e niż Extinction Rebellion Polska, także zachęcam do wejścia w transmisję właśnie poprzez kanał Extinction Rebellion Polska i tam będzie można zadawać pytania do profesora Węcławskiego, które postaram się albo zadać podczas prezentacji, albo na sam koniec całego dzisiejszego wydarzenia. Dobrze, już nie przeszkadzam, oddaję głos. Okay, dziękuję bardzo za zaproszenie. Na tym pierwszym ekranie widzicie moją afiliację, czyli Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. To jest o tyle ważne, że w żadnej właściwie dziedzinie nauki na świecie w tej chwili nie ma nikogo, kto orientuje się jakby w całokształcie wiedzy. To też moje spojrzenie na problem różnorodności biologicznej i zmiany klimatu jest spojrzeniem człowieka, który zajmuje się morzem i w wielu punktach ono będzie trochę inne niż spojrzenie kogoś, kto ma doświadczenia związane z badaniami lądu.
ta morska specyfika jest jednak dość istotna, a ponieważ morza i oceany zajmują ponad 70% powierzchni planety, no więc nie należy zapominać o tym, że morze jest czymś istotnym dla całej naszej Ziemi, dla całego ekosystemu. Patrząc się na Extinction Rebellion i na postulaty, które wysuwacie, muszę powiedzieć, że po pierwsze macie rację i oczywiście solidaryzuję się z tym, co robicie, z tego rodzaju ruchami. Moje doświadczenia sprzed bardzo wielu lat, kiedy ja byłem studentem w latach 70. XX wieku, były trochę podobne. Myśmy z Krzysztofem Skurą, czyli założycielem stacji w Helu, organizowali pierwsze w Polsce, wówczas oczywiście kompletnie nielegalne, demonstracje na rzecz ochrony Bałtyku, na rzecz ochrony Zatoki Gdańskiej, która wówczas przeżywała bardzo głęboki kryzys. To były najgorsze lata, jak idzie o stan środowiska Zatoki Puckiej. Były przekroczone wszystkie możliwe normy skażeń przemysłowych, bakteryjnych, jakie sobie tylko możecie wymyśleć. Myśmy zorganizowali kilka takich ulicznych demonstracji, małych happeningów, wywieszaliśmy różnego rodzaju plakaty, ulotki ręcznie malowane na Bristolu. Generalnie dążące do tego, żeby ludzie, którzy kompletnie nie interesowali się stanem środowiska, wówczas nie istniały problemy typu jakość powietrza czy jakość wody, to były rzeczy dopiero, które miały się później w ciągu następnych lat dostać do świadomości publicznej. Myśmy chcieli ludzi zmobilizować, żeby się zaniepokoili tym, co się dzieje. W związku z czym mieliśmy hasło typu chcesz mieć wrzody, wejść do wody, że każdy, kto się wykąpie w zatoce, natychmiast przypłaci to zdrowiem. Problem polega na tym, że zarówno dzisiejsza Extinction Rebellion, jak i my wówczas, myśmy mieli rację, natomiast myśmy używali niewłaściwych słów. I moja jakby nauczka, którą ja odebrałem wówczas, była taka, że jeżeli przyjeżdżała grupa dzieci na kolonie ze Śląska, kąpała się w zatoce, a myśmy między nimi chodzili i mówili, że naprawdę nie wchodźcie do wody, bo się wszystkie ciężko pochorujecie, one następnie strasznie zadowolone wychodziły na brzeg zupełnie zdrowe, mało tego wracały do domu i w większości z nich nic nie było, to budowało sceptycyzm wobec aktywistów takich jak my i dopiero później okazało się, że to słownictwo, że operowanie hasłami też musi mieć pewne swoje granice. W związku z czym, jak powtórzę to jeszcze raz bardzo mocno, absolutnie macie rację. Jesteśmy w obliczu bardzo głębokiego kryzysu klimatycznego. On jest z pewnością spowodowany przez działalność człowieka. Natomiast w tym obszarze, na którym ja się znam, czyli w zakresie różnorodności biologicznej, w zakresie tego, co dzieje się szczególnie na morzu, trzeba ostrożnie dobierać słów. Kryzys istnieje, problemy istnieją, natomiast trzeba uważnie adresować te nasze hasła do społeczeństwa, bo nawet jeżeli uważamy, że lepiej ludzi zaniepokoić, zaalarmować, to potem się może okazać, że oni okażą nam rozczarowanie, no, że jak to? Miałem zachorować po wejściu do wody, wyciągam nogę, nic mi nie jest. I co z tego, że jedna osoba na 1000 rzeczywiście wylądowała w szpitalu, ale to nie była ta większość, która z wody wyszła. Czy takie są moje doświadczenia i które chciałbym wam trochę przekazać w tym zakresie, w którym mogę się dość kompetentnie wypowiadać. Po pierwsze, sam problem różnorodności biologicznej napotykał na kilka takich bardzo istotnych zwrotów dyskusji publicznej. Otóż różnorodność biologiczna jako pojęcie została wylansowana w 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Jednym z twórców i najbardziej prominentnych przyrodników współczesnych jest na szczęście wciąż Edward Wilson, znawca mrówek, niesłychanie wpływowy i wybitny człowiek, który stwierdził, że grozi nam w tej chwili ogromny kryzys różnorodności biologicznej, gatunki giną w skali dotychczas niespotykanej. To hasło zostało podchwycone przez media, zostało podchwycone przez różnego rodzaju działaczy
I ono troszkę wymknęło się z rąk przyrodników, którzy rzeczywiście tym hasłem operowali w sposób, powiedziałbym, świadomy. Na wykresie, który przed sobą widzicie, widać, w jaki sposób ewolucja budowała różnorodność biologiczną na Ziemi. Od mniej więcej 500 miliardów lat temu aż do współczesności. I z tego widać, że nigdy w historii Ziemi nie żyło tyle gatunków, co dzisiaj. Oznacza to, że różnorodność biologiczna to nie jest coś, co jest nam do czegokolwiek niezbędne, to jest jakby uboczny produkt ewolucji. I Ziemia, różnorodność biologiczna na Ziemi zaczęła się od jednego gatunku mikroorganizmu, który następnie konkurując wewnątrz grupy rozmnażających się mikroorganizmów podzielił się na dwa, potem na więcej, na coraz więcej. W miarę jak te gatunki powstające starały się wykorzystać coraz to nowe zasoby, żeby uniknąć konkurencji, powstawało coraz więcej gatunków. To jest istotne, żeby unikać tak zwanej teleologii, czyli przeświadczenia o celowości istnienia. To nie jest tak, jak nas uczą w podręcznikach jeszcze wciąż, że rolą wilka w lesie jest zjadanie słabych i chorych zwierząt, a jakby rolą kozy jest wyjadanie trawy, i w takim razie dochodzimy do wniosku, że rolą słońca jest napędzanie fotosyntezy, żeby koza mogła co jeść, a potem, żeby wilk miał co zjeść. To od czasów Arystotelesa to przeświadczenie o celowości procesów istniało. One przez Darwina zostały właściwie kompletnie obalone w XIX wieku i teraz właściwie wróciło w sposób dla mnie zupełnie nieoczekiwany. Między innymi na skutek bardzo zaangażowanych i pozytywnych postaci ruchów takich jak James Lovelock i ruch Gaia, który również jest przekonany o celowości istnienia pewnych procesów. Tymczasem z punktu widzenia takiej tradycyjnej neodarwinowskiej teorii ewolucji różnorodność biologiczna jest produktem ubocznym życia samego. Ona nie istnieje w żadnym celu, po prostu się nam zdarzyła. W historii Ziemi była przerywana wielkimi wymieraniami, o których jeszcze wspomnę. Wtedy ona spadała, natomiast w czasie spokojniejszych okresów, kiedy Ziemia nie była dotknięta jakimiś wielkimi kataklizmami, ta różnorodność była systematycznie budowana i ona oczywiście rosła. Nasze dane o różnorodności są niesłychanie skąpe. Szczególnie mówię to z punktu widzenia człowieka zajmującego się morzem. Tutaj macie wykresy pokazujące najlepszą na świecie biogeograficzną bazę danych o morskich organizmach, która została stworzona 20 lat temu, mieści się w Belgii. To jest tak zwany Biogeographic Integrated Geographic System, OBIS, skrót tej organizacji. I ona gromadzi z całego świata miliony rekordów na temat występowania zwierząt i roślin morskich. Na pierwszej mapce od góry mamy mapkę punktów, każdy punkt to jest jeden rekord, które zostały rozpoznane na głębokościach poniżej 100 metrów, czyli to są te wody szelfowe, te wody, gdzie łatwo trafić z niedużym statkiem, gdzie można chodzić w kaloszach przy brzegu, łapać różne zwierzęta, obserwować je przez lornetkę. I tu mamy rzeczywiście miliony danych. Z ogromnej ilości punktów widać wyraźnie, że północny Atlantyk jest niemal cały czerwony, wszystkie miejsca na północnym Atlantyku płytkowodne są nieźle rozpoznane. Kiedy schodzimy trochę głębiej na głębokość 100 do 1000 metrów, te punkty nam się gwałtownie rozrzedzają. Dalej mamy trzecią mapkę, to jest głębokość poniżej 1000 metrów, mamy już ogromne białe plamy, a tu trzeba pamiętać, że średnia głębokość oceanu to jest 3,5 km. Czyli nawet nie pokazuję wam tych kolejnych mapek, które mają już tylko pojedyncze punkty. Z największej głębokości oceanu, z tych poniżej 5000 metrów, mamy tak niewiele punktów, jak gdybyśmy chcieli opisać całą faunę Bałtyku na podstawie jednej stacji, którą mamy na Bałtyku. Czyli jeśli idzie o środowisko morskie, ono jest niesłychanie słabo zbadane. Na ten temat oczywiście napisano bardzo wiele różnego rodzaju dramatycznych apeli, że największy ekosystem na Ziemi jest jednocześnie najsłabiej zbadany, że więcej wiemy o powierzchni Księżyca czy Marsa niż o oceanie i tak dalej. Ta linijka tekstu na górze mówi wam o tym, że tylko w czasie ostatniego dwudziestolecia opisuje się rocznie ponad 2000 nowych gatunków morskich. To znaczy naukowcy nie próżnują, badają cały czas tę faunę morską.
I ona rzeczywiście jest cały czas poznawana. Jesteśmy bardzo daleko od rozpoznania, co my właściwie w morzu mamy, czyli tej podstawowej inwentaryzacji. Ta era odkryć w morzu, znowu na tym wykresie przedstawiona od początku XIX wieku aż do współczesności, na osi pionowej macie liczbę gatunków opisywanych rocznie. Jak mówię, w tej chwili to jest około 2000 nowych gatunków. Ona jest również punktowana takimi niesłychanie ważnymi odkryciami, które zmieniają wręcz nasz światopogląd na życie na Ziemi. Pierwszym takim ogromnym, nieważnym odkryciem w latach 70. było odkrycie gorących wulkanicznych źródeł w pęknięciach skorupy ziemskiej na głębokości kilku tysięcy metrów. 10 lat później odkryto zimne wysięki na wielkich głębokościach. To są niezwykle istotne zbiorowiska życia, dlatego że one kompletnie nie zależą od fotosyntezy. To znaczy, jeżeli na powierzchni Ziemi szlak trafi całe nasze życie na skutek jakiegoś kataklizmu atomowego, tam w głębinach oceanu przetrwają organizmy, które nie potrzebują ani słońca, ani nie potrzebują fotosyntezy. One działają poprzez chemosyntezę w oparciu o bakterie, które symbiotycznie z nimi związane potrafią przekształcać związki siarki w materię organiczną, którą następnie te organizmy wychwytują. I to nie są ani niepozorne, ani mało ciekawe zwierzęta, bo na przykład tam są dwumetrowej wielkości, a grubości ludzkiej nogi, tak zwane vestimentifera, ogromne robaki ryftowe. No zupełnie alternatywny świat jak z filmów fantastycznych, który bardzo niedawno został odkryty. Wiemy o nim naprawdę bardzo mało. On jest zupełnie niezależny od tego, co dzieje się na powierzchni Ziemi. W roku 2007 odkryto najmniejsze organizmy fotosyntetyczne, które dotychczas przechodziły przez wszystkie filtry. Nikt ich wcześniej nie widział, a to są prawdopodobnie najliczniejsze organizmy żyjące w morzu, odpowiedzialne za znaczną część fotosyntezy. Czyli wtedy, kiedy dyskutujemy o tym, ile na przykład dżungla amazońska dostarcza nam tlenu, no to trzeba pamiętać o tym, że co najmniej połowę tlenu na Ziemi dostarcza nam ekosystem morski, a w tym ekosystemie morskim znaczącą część tego tlenu dostarczają nam organizmy, które poznaliśmy 15 lat temu. Podobnie ważne odkrycie to jest 10 lat temu niemiecki Instytut Mikrobiologii Morskiej odkrył bakterie żyjące w skałach bazaltowych kilkaset metrów pod powierzchnią dna morskiego w środowisku, które wydawało się kompletnie nieprzydatne do życia. Znowu otwiera zupełnie jakby nowe perspektywy dla naszego myślenia o tym, co życie potrafi i gdzie życie potrafi się znaleźć. To są tylko takie sygnały pokazujące, że bardzo mało wiemy o naszej planecie. Jeżeli będziemy się trzymać tylko dużych, tak zwanych charyzmatycznych zwierząt, no to się okazało, że w czasie ostatnich znowu 30 powiedzmy lat odkryto 3 nowe gatunki walenii, dużych wielorybów. Nie liczę już podgatunków. To oczywiście muszę od razu powiedzieć, że nie wszystkie z tych zwierząt da się rozpoznać przez lornetkę i powiedzieć: o, nowy gatunek wieloryba. Najczęściej to się dzieje tak, że znajduje się martwego wieloryba na brzegu, który jest bardzo podobny do istniejącego już gatunku i następnie analiza genetyczna pokazuje, że on się różni w istotny sposób od gatunku znanego. Czyli to są takie odkrycia, które się dokonuje właściwie w muzeum. Natomiast tak jak tu widzicie, 1500 gatunków ryb dużych, krewetek, komarów, homarów, krabów i tak dalej, to są wszystko duże zwierzęta, czyli nie mówimy tylko o bakteriach, o wirusach, o mikroorganizmach, ale również o tym, co się w morzu odkrywa. Niesłychanie ważne jest również to, że odkrywa się nie tylko gatunki, które się oczywiście zlicza do tej naszej wiedzy o różnorodności, która ta podstawowa koncepcja różnorodności biologicznej opiera się przede wszystkim na gatunkach, ale również bardzo niedawno odkryto nowe typy zwierząt, czyli jakby nowe plany budowy. Znowu to jest coś, co zmienia nasz światopogląd na to, jaki sposób życie potrafi się dostosowywać do rzeczywistości. Żeby było jeszcze dziwniej, 2 z 3 nowych typów odkrytych w XX wieku odkrył jeden człowiek, Duńczyk, i to odkrył je no niemalże we własnym ogródku, bo w basenach portowych w pobliżu Kopenhagi. Czyli wielkie przełomowe odkrycia biologiczne, te odkrycie nowych typów zwierząt, to jest tak jak dla astronoma odkrycie nowej planety z zupełnie nieznaną atmosferą. To są wielkie, istotne odkrycia dla zrozumienia naszego miejsca na Ziemi.
kłopotem w tej dyskusji o różnorodności biologicznej jest to, że bardzo niewiele osób może się o tym kompetentnie wypowiadać, a to są przede wszystkim ludzie, którzy potrafią zwierzęta identyfikować, tak zwani biolodzy systematyczni, czyli taksonomowie. Od wielu lat trwa wielki alarm, że ten gatunek naukowca ginie, ponieważ z wielu programów nauczania na uniwersytetach znika tradycyjna zoologia, tradycyjna botanika, znika ta podstawowa wiedza taksonomiczna, która została uznana gdzieś w latach 80. za nienowoczesną. Wówczas przedwcześnie uznano, że w zasadzie cały świat organiczny został opisany i nie ma się co rozdrabniać nad jakimiś szczegółami. No to jest przykład wybitnego francuskiego malakologa zajmującego się mięczakami, dokładnie ślimakami, Philippe Boucher, który zestawiał odkrycia ślimaków najpierw w Europie, no i się okazało, że 20%, czyli 1/5 fauny mięczaków morskich w Europie, to są zaledwie 40 lat temu odkryte. On się głównie zajmuje ślimakami tropikalnymi i tu też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście trudno odkryć wielkiego małża czy ślimaka o bardzo efektownej muszli, natomiast większość tych odkryć, które są dokonywane, to są takie jak na tym obrazku na dole widoczne, niepodobne do niczego ślizgowate, robakowate, paromilimetrowej wielkości ślimaki. Większość z nich to są w ogóle pasożyty, a jeszcze więcej z nich są pasożyty pasożytów i to są takie niesłychanie skomplikowane piętrowe układy, które też zupełnie zmieniają nasze wyobrażenie o tym, jak funkcjonuje życie. Tak w ogóle mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że większość gatunków na Ziemi to są gatunki pasożytnicze, w związku z czym my się koncentrujemy na tych gatunkach, które my jakby intuicyjnie rozpoznajemy. Tymczasem każdy z nich ma swoje kilka gatunków na nich pasożytujących, w związku z czym każdy gatunek, który my znamy, trzeba pomnożyć razy 2 lub razy 3 przez te potencjalne pasożyty. I co z tego, że one są dla nas niemiłe i w dodatku brzydko wyglądają, no ale to jest przyroda, to jest to, co buduje tkankę życia na Ziemi. Problem z taksonomami polega również na tym, że oni pracują bardzo powoli. Na dolnych zdjęciach macie przykłady dwóch wybitnych współczesnych taksonomów, to jest Angelika Brandt z Hamburga i Christer Erzeus ze Sztokholmu. Angelika Brandt zna się na głębokowodnych skorupiakach, a Christer Erzeus na morskich skomposzczetach, to są takie powiedzmy sobie dżdżownice miniaturowe morskie. I oni są w stanie opisać mniej więcej jeden gatunek rocznie. Jak oni oceniają, w kolekcjach muzealnych na całym świecie jest kilkadziesiąt tysięcy zebranych gatunków, które oni na oko oceniają, że są nowe, natomiast one nie są opisane. Jeżeli liczba taksonomów się nie powiększy, będą te gatunki opisywane w takim tempie jak w tej chwili, to jeżeli zgodnie z modelami matematycznymi, które się stosuje do oceny, ile możemy się nowej fauny w morzach spodziewać, to zajmie nam mniej więcej jeszcze 3 stulecia opisanie tego, co się w morzach kryje. Oczywiście z pomocą przychodzą zarówno metody genetyczne, nowoczesne, jak i metody statystyczne, wszelkiego rodzaju modele. One mają jednak ogromną wadę, mianowicie statystyka jest niesłychanie potrzebną nauką, daje bardzo ważne, potrzebne narzędzia, ale to jest pewien model, to jest pewne wyobrażenie rzeczywistości i obowiązuje ogólna zasada, niezbyt elegancko po angielsku wyrażona shit in, shit out, czyli jeżeli nakarmimy model śmieciami, to takie same śmieci dostaniemy z powrotem. Tak jak pokazywałem wam na tych mapkach pierwszych, my możemy mieć nie najgorsze prawdopodobieństwo rozpoznania fauny płytkowodnej w morzu, bo mamy dość dużo danych. Natomiast wszelkie spekulacje, ilu gatunków spodziewać się w głębinach morskich, to możemy równie dobrze rzucać monetą, ponieważ danych mamy po prostu zbyt mało. Więc ten problem braku taksonomów jest rzeczywiście istotny. Jak mówię, genetycy tutaj bardzo pomagają, ale oni nie rozwiążą naszego problemu, ponieważ informacja, którą uzyskujemy od genetyków, to jest taki jakby numerek, oni to nazywają barcoding, czyli kod kreskowy. Uzyskujemy informację, że w danej próbce wody mamy 10 tysięcy tak zwanych OTU, czyli Operational Taxonomic Units, ale nie wiadomo, co to jest. I potrzeba dopiero takiego klasycznego biologa, który siedząc przy mikroskopie, on nam powie, jaka jest rola tego gatunku w przyrodzie, co on zjada, kto zjada jego,
jakie on ma znaczenie dla otoczenia, czy on buduje wokół siebie jakieś dodatkowe środowisko, krótko mówiąc, nada mu tekst, nada mu kontekst. Inne porównanie tej pracy, która jest związana z odkrywaniem gatunków i opisywaniem różnorodności biologicznej, jest tak, że mamy do czynienia z wielką księgą, zapisaną bardzo gęsto. Jeżeli zaprzęgniemy do tej księgi, do pomocy genetyków i statystyków, no to oni nam powiedzą, ile w tej książce jest wyrazów z literą A, jak często litera T razem z literą R występują we wspólnych złożeniach, natomiast nie powiedzą nam nic o znaczeniu wyrazów, ani o tym, co znaczą te słowa i jaki jest sens tekstu w tej książce. Do tego potrzeba tych przyrodników, którzy przyrodę badają rzeczywiście w jej właściwym kontekście. Dlatego ten postęp wiedzy o różnorodności biologicznej jest bardzo mały. Jesteśmy skazani na bardzo daleko idące uogólnienia, które czasem prowadzą nas na manowce. Jak słyszeli pewnie wszyscy z Was, mniej więcej rok temu taki międzynarodowy panel na rzecz różnorodności biologicznej ogłosił, że grozi nam w najbliższym czasie utrata miliona gatunków. Ponieważ w tej chwili w oficjalnych katalogach na świecie mamy około 2 milionów gatunków opisanych, to rzucenie hasła grozi nam utrata miliona gatunków oznacza dla przeciętnego czytelnika, co drugi gatunek zginie. I teraz, jeżeli czyta to przeciętny obywatel, to przeciętny obywatel ma przed oczami ten obrazek z prawej strony, gdzie są jeże, wiewiórki, nietoperze i inne zwierzęta, które on kojarzy jako zwierzęta. No i już widzi, że nie będzie ani niedźwiedzia, ani kozicy, ani żubra. I to jest wystarczająco dramatyczny obraz, który go oczywiście porusza. Natomiast dla biologa ogromna większość różnorodności biologicznej to są te wszystkie miniaturowe, paskudne organizmy, których nikt nie widzi gołym okiem, które czasem mają rozmiary ułamków milimetra. Jak wspomniałem, większość z nich w ogóle to są pasożyty albo jeszcze pasożyty pasożytów. I nikt naprawdę nie potrafi uczciwie powiedzieć, czy ta utrata miliona gatunków dokona się poprzez utratę tych właśnie niewidocznych dla nas kompletnie. Nie mówię, że bez znaczenia, bo to znaczenie to jest znowu pojęcie jakby z innej sfery działań, ale gatunków, których my nie zauważymy, to będzie utrata tych gatunków, które my chcemy zachować. Funkcjonalność, czyli to, w jaki sposób te gatunki działają w ekosystemie i to, w jaki sposób my z nich korzystamy, to jest zupełnie inne zagadnienie. Dlatego to hasło rzucone o utracie miliona gatunków, które zostało zresztą przygotowane przez pracę właśnie z modelarzami matematycznymi, ze statystykami, no spowodowało duże wzburzenie w gronie specjalistów, ponieważ z jednej strony przyrodnicy się ucieszyli, wreszcie ktoś poruszył opinię publiczną, wreszcie ludzie się przestraszą, zaczną zwracać uwagę na zmiany klimatu, na segregowanie śmieci, na zabijanie zwierząt i będą się przyzwoicie zachowywać wobec przyrody. No bo to jest mocne hasło. Milion gatunków utraconych, czyli połowa tego, co mamy. Natomiast z drugiej strony, no to trzeba teraz zacząć powoli tłumaczyć, co to znaczy ten milion. I tutaj się będziemy napotykali na kolejne problemy. Najpierw okazało się, że naukowcy zaczęli między sobą bardzo mocno dyskutować, co to znaczy gatunek wytępiony. Nie ma żadnych wątpliwości, że widoczny na obrazku ptak, drąd, dodo, został wytępiony. To jest tak, jak u Monty Pythona była niebieska papuga, która była nieżywa. Nieżywa, odeszła do pana, nie poruszała się, była kompletnie nieżywa. Można to było jeszcze 3 razy powtórzyć, to jest była papuga. Podobnie jest z tym ptakiem drąd dodo, który występował tylko na kilku wyspach na Oceanie Indyjskim i został przez żeglarzy w XVII wieku w ciągu kilkudziesięciu lat doszczętnie wytępiony. To był gatunek dużego, bezlotnego gołębia z dość smacznym mięsem, w związku z czym ci marynarze, którzy głodowali w czasie długich rejsów w wieku XVII, skorzystali oczywiście z zasobu. Ptak miał pecha, że występował na małych wyspach, nie miał większych populacji, zachował się w nielicznych szczątkach muzealnych. Na wielu obrazach, w kilku miejscach w literaturze jest uwieczniony jako przykład czegoś, co odeszło bezpowrotnie. Anglicy mówią, zginął jak dodo. Tu nie mamy żadnych wątpliwości, to jest coś, co wymarło, tego nie ma. Kłopot jest
w naszym rozumieniu tego, co jest ważne i co jest mniej ważne w takim podręcznikowym spojrzeniu na drzewo rodowe życia, na ewolucję. Tradycyjne podejście to jest ten obrazek z lewej strony, gdzie człowiek jest tą koroną stworzenia, gdzie mamy na górze wszystkie znane nam dobrze zwierzęta od lwów i płetwonogich poprzez ptaki i małpy. No i tu widzimy, że jest się czym niepokoić, jeżeli wymieranie będzie zachodziło na tych górnych szczeblach tego drzewa ewolucji. Tymczasem drzewo ewolucji współcześnie uwidocznione, zbudowane głównie przez genetyków i przez mikrobiologów, wygląda tak jak z prawej strony. To nie jest żadne drzewo, to jest bezładny krzak z ogromną ilością różnych rozgałęzień, gdzie wszystkie zwierzęta, czyli to, co my rozumiemy jako zwierzęta, kręgowce powiedzmy, to jest jeden malutki listek na jednej gałązce spośród tego wszystkiego, co się tam krzaczy. W związku z czym, znowu, dla przyrodnika ta różnorodność życia to nie kryje się wcale w tym, co rozumie przeciętny obywatel i dla którego to obywatela ta różnorodność jest ważna. Dla przyrodnika dramatem będzie strata jednej z tych dziwnych odnóżek, których nikt nigdy na oczy nie widział, natomiast one stanowią pewną unikalną i niesłychanie ciekawą odnóżkę działania ewolucji. Te prawdziwe i wielkie wymierania, te pięć wielkich wymierań, które odbywało się w historii, charakteryzowało się przede wszystkim tym, że w czasie tych wymierań, które zwykle były powodowane jakimś ogromnym kataklizmem albo kosmicznym, uderzało jakieś ciało ziemskie, ciało kosmiczne w Ziemię, albo to było gwałtowne zmiana, na przykład zakwaszenie oceanu albo utrata tlenu w oceanie przez podgrzanie ziemi. I wówczas wymierały całe wielkie grupy zwierząt, grupy taksonomiczne i wymierała znaczący procent ówczesnej fauny. I taki największy dramat, jaki dotknął Ziemię, to było wymieranie permskie, gdzie wymarło 96% całej fauny. Te najsłynniejsze grupy, które wymarły, są tutaj pokazane. To były graptolity, kolejno trylobity, tabulaty, konodonty, amonity, zwierzęta dzisiaj raczej widoczne na filmach fantastyczno-naukowych. Ale to zawsze wiązało się z tym, że Ziemia zdominowana była wówczas przez pewną grupę organizmów. Poprzez jakiś kataklizm o skali planetarnej cała ta grupa wymierała doszczętnie i ewolucja od początku mozolnie odbudowywała tę różnorodność za pomocą innych zupełnie organizmów. To, co dzieje się w tej chwili, to wymieranie, które się niewątpliwie odbywa, ono jest niesłychanie rozproszone. Ono jest rozproszone w sposób, po pierwsze, którego nie znamy, natomiast na pewno nie dotyka żadnej jednej wielkiej grupy taksonomicznej. Czyli jeżeli za parę milionów lat jacyś naukowcy będą badali ślady po antropocenie dzisiejszym, na pewno znajdą ślady plastiku, ale prawdopodobnie nie znajdą żadnych śladów pokazujących na wymarcie jednej wielkiej grupy, ani na wymarcie znaczącej części fauny. To będzie ogromne zubożenie, z którym się w tej chwili zaczynamy spotykać, natomiast to nie jest porównywalne z tymi wielkimi wymieraniami, które odbywały się kiedyś. Kontrowersje wokół wymierania, jak wspomniałem, są oczywiście również wokół naukowców. Przede wszystkim większość z moich kolegów jest zaniepokojona tym, że lepiej nie mówić o tym, że tak naprawdę fauna nie wymiera, bo lepiej ludzi utrzymywać w stanie alertu, żebyśmy lepiej wzbudzić ich niepokój niż ich uspokajać. Brałem udział w takim największym jak dotychczas programie badań fauny morskiej, 10-letni program Census of Marine Life. Jego zakończenie było w Londynie w 2010 roku i wówczas taka pani reprezentująca jeden z zespołów badających faunę morską powiedziała, że w ostatnich 50 latach według ich ocen wymarło 7% gatunków szelfowych. Ja siedziałem z kilkoma kolegami, mieliśmy oczywiście na kolanach laptopy, zaczęliśmy szybko klikać. No wyszło nam, że wymarły jakieś ogromne setki i tysiące gatunków, które my dobrze znamy z wód szelfowych. No i zaczęliśmy natychmiast krzyczeć, cóż to za dziwna informacja. No okazało się, że no nie całkiem wymarło, odpowiedziała ta pani. No i to jest tak, jakby ktoś powiedział, że w katastrofie lotniczej zginęło 1500 osób. A potem jak się będziemy dopytywali, to się okaże, no dobrze, no nie całkiem zginęło, tak naprawdę zginęły dwa, część gdzieś zaginęła, część jest w szpitalu, pozostali gdzieś uciekli,
i ta informacja nagle przestaje być wiarygodna. Oczywiście, gdyby media podawały informacje w ten sposób, stracilibyśmy do nich zaufanie, dlatego ta informacja naprawdę musi być obejrzana bardzo starannie. W odpowiedzi na te dyskusje utworzono nowe kategorie pojęcia wymarły. To już nie jest tak, jak wspomniałem na pierwszym, poprzednim obrazku, ten ptak dodo, który wymarł rzeczywiście. Teraz to się nazywa totally extinct, czyli coś, co jest całkowicie wymarłe. I całkowicie wymarłe w kategoriach zwierząt morskich to jest morka, to jest norka morska, która występowała w okolicach stanu Maine, północnej części Atlantyku. I ona została wytępiona doszczętnie w XIX wieku. Nieduży gatunek ssaka, który żył nad morzem. Bliskim jego krewnym jest norka amerykańska, zawleczona w tej chwili do Polski również, do Europy. I to jest gatunek niewątpliwie wymarły. On nie był jakoś specjalnie oryginalny, nie różnił się bardzo od tej lądowej, ale on niewątpliwie został wytępiony. Dalej mamy coś, co się nazywa commercially extinct i o tym myśli większość ludzi mówiących o kryzysie środowiska, gdzie są pewne gatunki głównie intensywnie poławianych ryb, których nie opłaca się już poławiać. To znaczy z punktu widzenia rybaka ten gatunek wyginął. On nie wyginął przyrodniczo, ta ryba dalej występuje. Jakby ją dobrze policzyć, to są tysiące czy nawet miliony egzemplarzy tej ryby, ale ona występuje w takim rozproszeniu i w tak niewielkiej liczbie w porównaniu z tym, co było kiedyś, że nie opłaca się jej poławiać. To dotyczy większości gatunków tuńczyków, to dotyczy wielu dużych gatunków ryb. Słynny był raport z roku 2002, takiego statystyka amerykańskiego Borisa Worma, który stwierdził, że w czasie najbliższych 10 lat, a to był rok 2002, wyginie doszczętnie 80% dużych gatunków ryb na świecie. No łatwo to było sprawdzić, ponieważ akurat 10 lat minęło. Nic takiego się nie stało. Te gatunki nie wyginęły. Są populacje przełowione. Są gatunki, które są rzeczywiście komercyjnie absolutnie nieprzydatne. Typowym przypadkiem jest dorsz na Nowej Fundlandii w Kanadzie, który dla rybaka on wyginął, on tam nie istnieje. Natomiast jako ryba, oczywiście on tam występuje, jest istotnym składnikiem pokarmu ssaków morskich czy dużych drapieżników. Natomiast nie jest to gatunek, który jest poławiany. Dalej mamy coś, co jest ecologically extinct, czyli wyginął w sensie funkcjonalnym, ekologicznym. I takim przykładem jest trawa morska w Polsce. Trawa morska to jest taki gatunek naczyniowej rośliny, czyli wyższej rośliny żyjącej w płytkich wodach morskich, która ma bardzo ważną funkcję, ponieważ ona poprzez korzenie potrafi dostarczać tlenu do osadów. I tam, gdzie mamy wodę zbyt ciepłą, gdzie zdarzają się deficyty tlenowe, zwarte łąki trawy morskiej, to dotyczy znacznej części wód europejskich, potrafią utrzymać żywy, bardzo bogaty w życie osad morski przez to, że tlen dostarcza się od liści poprzez system łodyg i korzenia aż do osadu. I to wszystko działa dobrze wówczas, kiedy ta trawa występuje w zwartych łanach. W Polsce ona została w latach 70. i 80. na Zatoce Puckiej, która kiedyś była pokryta kompletnie trawą morską. Ta trawa, te łąki trawy morskiej zostały zdziesiątkowane, zostały fizycznie zniszczone poprzez bezsensowne dragowania zatoki dla celów komercyjnych. I w tej chwili ta trawa morska występuje na zatoce. To nie jest gatunek, który wyginął, ale ona występuje w postaci luźnych takich płatów, oddzielnych kawałków i nie spełnia już tej swojej roli, którą spełniała jako te zwarte łąki trawy morskiej, gdzie te rośliny tworzyły zupełnie nową jakość ekologiczną. To jest ta nowa kategoria extinct. Dalej mamy coś takiego jak locally extinct, to jest morszczyn. Tu daję same przykłady morskie. Kiedy ja kończyłem studia w latach 70., moja koleżanka z roku wzięła sobie jako temat pracy magisterskiej rolę morszczynu w ekosystemie Zatoki Puckiej. Popłynęliśmy z nią zbierać ten morszczyn w okolicach Żucewa i Pucka. On na kamieniach sobie tam dość nielicznie rósł. Zebraliśmy kilka kazów. Ona zrobiła eksperymenty związane z analizami chemicznymi. Następnego roku nie udało się znaleźć ani jednego. I od tego czasu, czyli od roku 1977, morszczyna w Polsce nie ma. Czasem znajduje się oderwane plechy morszczynu, które przydryfowały do nas z Bornholmu albo z Niemiec.
I on niewątpliwie został wytępiony w Polsce lokalnie. Nie ma go w Zatoce Puckiej, gdzie było jego siedlisko, nie ma go na Otwartym Wybrzeżu, gdzie kiedyś występował. Było kilka prób wprowadzenia go z powrotem. Szwedzi nam kilka ciężarówek, kamieni z morszczynami przysłali. Z jakichś powodów się u nas nie przyjął. To jest gatunek lokalnie wytępiony, ale wokół naszych granic jest go bardzo dużo. Duńczycy na Bornholmie mają go pełno, Niemcy mają go mnóstwo. Finowie, Łotysze, Rosjanie, na Bałtyku jest go dużo. Natomiast my rzeczywiście tego gatunku się pozbyliśmy. Nie można mówić, że on jest wytępiony w skali Bałtyku. On wyginął u nas, w polskich wodach morskich wyginął. Mam nadzieję, że wróci. Czas pokaże. Ciekawym przykładem regionalnym, dotyczy naszych wód morskich, ciekawym przykładem regionalnie wytępionego gatunku jest jesiotr, który na Bałtyku występował przez dobrze udokumentowane ostatnie 1000 lat, był intensywnie poławiany i ostatniego jesiotra złowiono w Polsce w 1972 roku, a 2 lata później ostatni jesiotr został złowiony na Łotwie i od tego czasu nikt więcej na Bałtyku jesiotra nie widział. Został ogłoszony gatunkiem wytępionym, podjęto wielką akcję restytucji, czyli odtworzenia tego gatunku na Bałtyku, no bo oczywiście jest to ryba wielka, charakterystyczna, bardzo piękna i byłoby miło mieć go z powrotem w naszej faunie. Kiedy jednak zbadano okazy zachowane w muzeach, dokonano analiz genetycznych i strannych analiz takich tradycyjnych, okazało się, że jesiotr, który występował na Bałtyku, to nie był jesiotr europejski, który występuje na południu Europy, tylko to był jesiotr amerykański, tak zwany ostronosy. Konfuzja się pogłębiła, kiedy się okazało, że dowody archeologiczne mówiły o tym, że ten jesiotr pojawił się około roku 1000 na Bałtyku. Jest prawie pewne, że przywieźli go z Ameryki, a dokładnie z Kanady wikingowie w postaci ikry, która oczywiście jest doskonała. Z tej ikry udało się uzyskać młode osobniki i dzięki wikingom, którzy pierwsi odwiedzili Kanadę, myśmy mieli na Bałtyku przez 1000 lat bardzo piękną rybę, która znowu w rozumieniu pewnych purystów była gatunkiem, można powiedzieć, obcym. No i ten obcy nam zginął, teraz się go próbuje gorączkowo odtworzyć. Polska dostała od Kanady 50 000 młodych osobników tego jesiotra. Zobaczymy, czy to się uda. Wpuszczono go do Wisły, wpuszczono go do rzek, do Rzecza Wisły. Niestety większość tych rzek jest wciąż poprzegradzana, ich jakość tych wód jest niska. Ten eksperyment trwa od paru lat, ale pokazuje kontrowersje wokół tego, co jest wytępione i co jest rodzime. Tu macie taką mapkę, która jest dość aktualna, ale ma już 10 lat, sporządzoną przez bardzo wiarygodne stowarzyszenie American Association for Advancement of Sciences. To jest takie stowarzyszeń naukowych. I ono podsumowuje to, co ja pokazałem na pierwszym obrazku z drątem Dodo, to jest niewątpliwie wymarłe. W związku z czym można widzieć, że na lądzie niewątpliwie udokumentowanych, wytępionych gatunków mamy niecały 1000. Przy dużej liczbie gatunków zagrożonych, czyli 16 000 gatunków jest uznanych za zagrożone, czy w tych czerwonych księgach funkcjonują. Im bardziej brązowy kolor na lądzie, tym większa jest liczba gatunków zagrożonych. W tych miejscach to bardzo ściśle koresponduje z ogólną różnorodnością. Im wyższa jest różnorodność, tym więcej jest gatunków zagrożonych. Żeby było dziwnie, na morzu udokumentowane, wytępione gatunku na morzu to jest zaledwie 12. Około ponad 1000 jest uznanych za zagrożone. W związku z czym o tej skali trzeba pamiętać. Podkreślam, to nie znaczy, że nie mamy problemu. Mamy problem, tylko znowu chodzi mi o to używanie słów. Jeżeli coś jest wymarłe, to dla mnie to jest wymarłe definitywnie, jak dodajemy do tego przymiotniki, tak jak w czasach słusznie minionych, zamiast demokracja mówiono demokracja socjalistyczna i to już znaczyło, że ona nie jest prawdziwą demokracją. Jak dodajemy do czegoś przymiotnik, to przestaje być wiarygodnym słowem. Tu macie jeszcze raz te gatunki wytępione w morzu, no jest takim najbardziej charyzmatyczny, którego bardzo szkoda, to jest krowa morska Stellera, wytępiona na początku XX wieku. Jeden z ostatnich ukazów został podarowany polskiemu Sybirakowi Benedyktowi Dybowskiemu w uznaniu jego zasług dla badania Kamczatki. Ale jak widzicie, ta lista jest krótka. To nie znaczy, że ona nie jest dramatyczna, natomiast to nie jest kataklizm, który zagraża liczbie gatunków w morzu.
kataklizmy zagrażają nam z innej strony. One nam zagrażają nie ze strony utraty gatunków, tylko ze strony utraty siedlisk. I taką najbardziej spektakularną katastrofą, która w tej chwili nas spotyka, jest utrata Wielkiej Rafy Barierowej w Australii. Ona na skutek ocieplenia następuje przegrzanie, następuje tak zwane bielenie, utrata symbiotycznych glonów, dzięki którym te koralowce żyją. I rafa, płytkowodna rafa barierowa australijska umiera w błyskawicznym tempie. Szacuje się, że większość tej ogromnej rafy koralowej w najbliższych kilkunastu latach zginie. Znowu trzeba to postawić w pewnym kontekście. To nie znaczy, że koralowce wymrą. Te gatunki żyją w innych miejscach, te gatunki żyją głębiej. Nie wszystkie muszą mieć te glony symbiotyczne. Mamy ogromną różnorodność koralowców na głębokim Atlantyku, te, które nie potrzebują symbiontów. Wielka rafa barierowa jest pewnym fenomenem natury, który jest bardzo młody. On powstał w okresie po zakończeniu ostatniego zlodowacenia, kiedy ustabilizował się mniej więcej poziom morza, kiedy klimat był dość stabilny i to jest ostatnie 10 tysięcy lat, kiedy ta rafa powstała. To jest przepiękny fenomen natury, który nie jest znowu ekosystemowi morskiemu do czegokolwiek niezbędny. To jest przepiękne dzieło, unikalny, niepowtarzalny ekosystem, który w tej chwili w dużym stopniu dzięki nam ginie, natomiast to nie oznacza żadnej katastrofy przyrodniczej, bo jak mówię, ogromna większość tych gatunków przetrwa gdzie indziej, tylko ta koncentracja, ta dostępność rafy, ponieważ rafa barierowa ma to do siebie, że większość ludzi jest w stanie ją zobaczyć na własne oczy. Popłynie na wycieczkę do Australii, wsiądzie do łodzi ze szklanym dnem, zanurkuje. To jest coś, czego można doświadczyć. Te głębinowe, równie bogate i równie przepiękne rafy są dostępne tylko dla głębinowych pojazdów podwodnych, bo mało kto zejdzie na głębokość 2000 metrów w lodowatym północnym Atlantyku. Natomiast to jest znowu ten kontrast między tym, co tracimy jako pewną formację, a tym, co wciąż zachowujemy jako gatunki. Oczywiście gatunki utracone czasem powoduje, utrata konkretnych gatunków czasem może powodować niesłychanie daleko idące konsekwencje. Są tak zwane gatunki kluczowe, zwornikowe, które jeśli one będą wytępione, powoduje to kaskadę różnych zjawisk. Znowu, rzadko kiedy to są zjawiska o charakterze katastrofy, natomiast to są zjawiska o charakterze bałaganu, którego się nikt nie spodziewał. Wytępienie wielkich wielorybów fiszbinowych w Antarktyce w latach 30. aż do lat 60. spowodowało zjawisko, którego się nikt nie spodziewał. Ogromnie rozmnożyły się pingwiny, ogromnie rozmnożyły się foki antarktyczne, dzięki temu, że gigantyczne ilości kryla niezjadane przez wieloryby, bo wielorybów już nie było, były możliwe do zagospodarowania przez inne gatunki. W związku z czym zniknęły wielkie, charyzmatyczne gatunki waleni. Na ich miejsce rozwinęły się gigantyczne populacje pingwinów. Teraz walenie wracają dzięki skutecznej ochronie od 30 lat. No i z kolei zaczynają maleć populacje pingwinów, czym strasznie są zaniepokojeni ornitolodzy, którzy oczywiście patrzą się na te swoje kolonie ptaków, które maleją z roku na rok. No jest to znowu konsekwencja bardzo dynamicznego układu, który funkcjonuje w przyrodzie, a my niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że przyrodę widzimy jako pewien piękny, statyczny obraz, że wszystko jest na swoim miejscu, wszystko służy swojemu celowi, no i ma być tak, jak to sobie narysowaliśmy na obrazku. Tak to niestety nie ma. Prawdziwy dramat, na który chcę was wszystkich uczulić, to jest niszczenie siedlisk. Niszczenie siedlisk jest czymś, co dotyka najbardziej obszary lądowe. Tu macie mapę, która w kilku różnych wersjach funkcjonuje w publikacjach naukowych, dostępna jest w internecie, która pokazuje gęstość infrastruktury drogowej na świecie. Im bardziej czerwone, tym więcej dróg na kilometr kwadratowy. I w ekosystemach lądowych kluczowym problemem dla ochrony przyrody jest tak zwana fragmentacja siedlisk. To znaczy, wiadomo już od bardzo dawna, że 10 małych zagajników, nawet o powierzchni takiej samej jak jeden las, nie ochroni tej samej liczby zwierząt. Po prostu są zwierzęta, które potrzebują dużej przestrzeni nienaruszonej. Jeżeli my tę przestrzeń potniemy siecią autostrad, infrastruktury, miast, wsi i tak dalej, to nawet jeśli te małe obszary chronionej przyrody będą przez nas pilnowane, to ta przyroda będzie funkcjonowała jak akwarium albo jak ogród zoologiczny, który trzeba dokarmiać, pilnować, stawiać tam płoty.
nas to nie będzie rzeczywiście stabilny i utrzymywany przyrodniczo system. Tutaj widać no, takie dość oczywiste sytuacje, że w Europie w zasadzie tych obszarów dzikiej przyrody jest minimalna ilość, pozostała w północnej Skandynawii, w wysokich górach. W dużym stopniu nienaruszona jest Arktyka, czyli wszędzie te wszystkie miejsca, gdzie człowiekowi jest z powodów technologicznych bardzo mało wygodnie. Natomiast to jest ogromne zagrożenie dla przyrody na lądzie. W morzu mamy problem inny, ponieważ w morzu nie ma takich barier jak na lądzie. Zwierzęta morskie przemieszczają się swobodnie na duże odległości. W morzu większym problemem niż fragmentacja, która w zasadzie nie jest nigdzie obserwowana, jest homogenizacja, czyli ujednolicenie siedlisk. Ono się może odbywać poprzez działalność ludzką, na przykład poprzez przenoszenie z wodami balastowymi gatunków z jednego miejsca globu na drugie. Ono się może odbywać w ten sposób, że pewne siedliska będą niszczone, takie choćby jak rafy koralowe, i z bardzo unikalnych, mozaikowych, wyspowych siedlisk utworzymy jedno nudne, płytkowodne siedlisko zasiedlone przez bardzo uniwersalną i oportunistyczną grupę gatunków, czyli w morzu trzeba przede wszystkim chronić to środowisko o charakterze wyspowym, unikalnym, niespecjalnie przejmować ich izolacją, ponieważ izolacja im nie szkodzi, natomiast szkodzi im fizyczne zniszczenie przez działalność ludzką, która oczywiście dokonuje się za pomocą na przykład każdej górniczej działalności, stąd też tyle kontrowersji wokół wydobycia kopalin z dna morskiego, szczególnie z dna głębokiego morskiego, które jest niesłychanie wrażliwe i te niesłychanie ciekawe, unikalne zbiorowiska tych fantastycznych zwierząt żyjących na głębokim oceanie, one, każde miejsce ma swoją unikalną faunę i rzeczywiście układając jakiś rurociąg czy nie daj Boże wydobywając jakieś kopaliny za pomocą jakichś agregatów czy kombajnów, jesteśmy w stanie bezpowrotnie zniszczyć taki rodzaj życia, którego nie odtworzymy w żaden sposób. Chyba też można wspomnieć o specjalnych technikach połowów ryb, prawda? Trawlowanie, oczywiście. Które bardzo mocno niszczy. Masowe technika rozwinęła się ogromnie. W związku z czym to, co kiedyś się działo w taki sposób, że pływał kuter i ciągnął za sobą jakąś średniej wielkości sieci, łowił tony ryb, no to dzisiaj są sieci, które mają rozpiętość 1 kilometra i są duże statki rybackie, które potrafią łowić do głębokości 1000-1500 metrów, czyli sięgają po te zasoby, które kiedyś były zupełnie poza naszym zasięgiem. Tu trzeba też powiedzieć, że z punktu widzenia człowieka opłacalny ekosystem to jest ten ekosystem, który jest prosty, który ma mało gatunków, za to mnóstwo osobników. W związku z czym te wszystkie łowiska w ubogich gatunkowo obszarach, jakimi są obszary subpolarne, czy też takie, które są bardzo wysoko produktywne, gdzie łowi się masowo jeden gatunek, typu śledź, szprot, sardele i tak dalej, to są te łowiska, które dostarczają nam najwięcej, na najwięcej pokarmu. Dokładnie to samo dotyczy ekosystemu lądowego. Najbardziej wydajne są proste ekosystemy. W naturalnych warunkach to będzie sawanna, która żywi gigantyczną ilość wielkich ssaków kopytnych. W warunkach gospodarki ludzkiej to są oczywiście monokultury zbożowe. Mamy 5 gatunków zbóż, które są w stanie wykarmić w tej chwili ludzkość. Za pomocą akwakultury, za pomocą nowoczesnego rybołówstwa, za pomocą nowoczesnego rolnictwa jesteśmy w stanie wykarmić błyskawicznie rosnącą liczbę ludzi, która jak prognozy mówią może sięgnąć nawet 19 miliardów, oby nie. Ale zapłacimy za to wysoką cenę, bo nie można wykarmić ludzi przyrodą, która jest różnorodna. My ich, jeżeli będziemy musieli wykorzystywać zasoby przyrody, ta przyroda będzie musiała być redukowana do coraz to bardziej prostych i bardzo wydajnych systemów. Natomiast to nie jest tak, jak się powtarza, że jak zginie ostatnia pszczoła, to za 5 lat zginą ludzie, nic podobnego. Ludzie sobie będą świetnie radzić bez pszczół, natomiast ten świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ale tutaj też mi się gdzieś jakby do głowy trafia taka rzecz, że my nad tymi bardzo prostymi systemami, o których Pan wspomniał, musimy czuwać. W sensie to jest tak, jeśli nie będziemy inwestowali w, jakby właśnie w zarządzanie nimi, to one nie będą w stanie się podtrzymać oczywiście naszego wpływu. To jednocześnie znaczy, że będziemy jakby wciąż musimy inwestować w środki, które nie są stricte, jakby trochę środki dodatkowe, które pomagają nam zarządzać tym. Cokolwiek się wydarzy, nie będziemy mieli dostępu do tych surowców, które w tym momencie są coraz bardziej, teraz ich jest mniej, czy do energii, możemy mieć problem w zarządzaniu tymi surowcami, tymi ekosystemami, tymi dobrami.
Absolutnie tak. To dokładnie tak wygląda, że w miarę jak Ziemię coraz bardziej zagospodarowujemy, siłą rzeczy przejmujemy odpowiedzialność za utrzymanie tego naszego zagospodarowania, ponieważ zamieniamy się ze zbieraczy i łowców w rolników, którzy muszą uprawiać ten swój ogródek. Im więcej ziemi zamienimy w ten ogród albo w farmę morską, no to o taką farmę trzeba dbać. To nie ma takiej sytuacji, że pójdziemy sobie złowić rybę, która sobie dziko pływa, tylko trzeba będzie te ryby dokarmiać, leczyć, usuwać pasożyty, usuwać drapieżniki i tak dalej. Świat się będzie zmieniał w sposób, który niespecjalnie wydaje mi się interesujący. Ten slajd pokazuje tylko po to, żeby pokazać, że z punktu widzenia człowieka te zmiany, które zachodzą, to nie są żarty. Mówię o zmianach klimatu. To są te czerwone obszary przewidywane jako miejsca, w których nie będzie można żyć w sensie fizjologicznym. Tam temperatura będzie tak duża, że człowiek nie będzie w stanie tracić ciepła za pomocą pocenia się. Podwyższanie poziomu morza to jest coś, czego już doświadczyliśmy w końcu ostatniej epoki lodowcowej. Zaraz spotka nas następny tego rodzaju problem. Więc tutaj nie ma żartu. To jest kwestia życia lub śmierci, jeśli idzie o zmianę klimatu bezpośrednio. Natomiast tu mamy ten dylemat z różnorodnością biologiczną i wielkim wymieraniem. Ponieważ tak jak ja to widzę, to mamy sytuację jak na tych dwóch obrazkach. Możemy mieć Puszczę Białowieską, która jest przepiękna, unikalna i absolutnie warta ochrony i koniecznie trzeba walczyć o to, żeby była chroniona w jak największym stopniu. Ale z tej Puszczy Białowieskiej oczywiście nie zbudujemy sobie ani mebli, ani konstrukcji żadnych, w związku z czym potrzebujemy plantacji drzew. I cała sprawa polega na tym, jaka będzie ta równowaga pomiędzy częścią przyrody zostawioną w sposób naturalny, z której, mówiąc brutalnie, mało mamy bezpośredniego pożytku, bo my z tej Puszczy Białowieskiej poza jej unikalną urodą nie mamy pożytku. Natomiast pożytek mamy z tej plantacji drzew oczywiście. Dla ekonomisty twardego to ten dolny obrazek to jest tym obrazkiem, który powinien dążyć jakby człowiek powinien dążyć do takiego wykorzystania zasobów ziemi. Natomiast ja to odnoszę do lewego panelu, gdzie mamy Louvre, wielkie muzeum ze skarbami sztuki i elektrownię wielką, dającą nam energię. Można powiedzieć, ta cała kolekcja muzealna do niczego tak naprawdę nam nie jest potrzebna. Mamy tysiące obrazów, mamy tysiące rzeźb, mamy tysiące dzieł sztuki, które jeżeli sobie pewnego dnia spalimy w piecu i wyprodukujemy z nich energię, nic się nie stanie, nikt od tego nie umrze. Zrobiliśmy reprodukcję, można je sobie oglądać na obrazku lub w internecie. I tu jest moim zdaniem ta paralela z utratą różnorodności biologicznej. To nie jest tak, że my umrzemy, jak stracimy różnorodność biologiczną. Po prostu świat utraci coś, co dla wielu z nas jest równie ważne, jak cała nasza sztuka. I chyba nikt nie wyobraża sobie tego, że zrównamy buldożerami z ziemią wszystkie muzea, że zaoramy wszystkie kolekcje sztuki, bo na tym miejscu da się postawić kolejną fabrykę. W takim świecie chyba nie będziemy chcieli żyć. I to są te dwa dylematy. Tak, słucham cię. Chciałbym się bardzo wtrącić, bo czy to nie jest też tak, że gros z tej martwej materii, która się odkłada w Puszczy Białowieskiej, kiedy jest nieruszana, to jest jednak ten węgiel, który zostaje w ziemi, czyli w perspektywie zmian klimatu i albo podnoszenia się temperatur, które pan zauważył na poprzednich slajdach, no to jednak się okazuje, że możemy wyginąć, jeśli nie będzie tej bioróżnorodności, która się będzie odkładała i będzie zaczynała po prostu ten węgiel składować gdzieś w ziemi. Czy to nie jest trochę w tą stronę? Tak bardzo już ograniczając, poszukując jednego elementu, ale akurat w tej analogii. Tak jak ja to rozumiem, to na tym obrazku z prawej strony, mojej prawej, macie panele słoneczne i sztuczne hodowle wytwarzające ogromne ilości warzyw w Hiszpanii, czy przemysłowy hub w Zdrobiu. Przekształcenie środowiska w taki sposób zapewni nam życie. I tutaj nie musimy mieć różnorodności biologicznej. My sobie tę materię organiczną możemy jakby obracać nią do woli. Jak myślimy o kolonizacji Marsa, to oczywiście ta kolonizacja Marsa i tak zwane terraformowanie też będzie polegało na systemie o bardzo niskiej różnorodności. Tam potrzeba będzie ziemniaków i pięciu rodzajów zbóż i być może jakieś zwierzę, które będzie szybko produkowało nam białko zwierzęce. Natomiast, czyli da się przeżyć. To nie jest tak, że ludzkość wyginie. Natomiast jakość życia
będzie zupełnie nie tym, co sobie wyobrażamy. Z lewej strony macie te typowe postapokaliptyczne sytuacje z pustynią, która nie daje nam żadnego życia i z tym postapokaliptycznym społeczeństwem, które w zasadzie walczy tylko o przetrwanie, czyli można sobie wyobrazić optymistyczny scenariusz technologiczny, że Ziemię przerabiamy na swój wizerunek i to jest ta gigantyczna szklarnia i gigantyczne hodowle, gdzie wszystko będzie działało, ludzie będą żyli, tlen będzie produkowany, bo oczywiście te plantacje drzew tak samo dobrze produkują tlen, jak i Puszcza Białowieska, natomiast jakość życia będzie zupełnie inna. I tak jak ja widzę ten dylemat między tymi dwoma wielkimi zjawiskami, z którymi się spotykamy, to globalna zmiana klimatu to jest bezpośrednie zagrożenie naszego życia i tu nie ma żartów. To jest kwestia kompletnej przebudowy naszej infrastruktury, to jest kwestia kompletnej przebudowy naszej struktury społecznej, ponieważ musimy się liczyć z dziesiątkami milionów uchodźców klimatycznych, to nie jest sprawa kilkudziesięciu tysięcy rocznie, i z ekstremami pogodowymi, które zagrażają bezpośrednio naszemu życiu. Natomiast redukcja obszarów dzikiej przyrody, zmniejszanie liczebności fauny czy utrata gatunków charyzmatycznych to jest niesłychanie bolesny fenomen polegający na utracie jakości życia. To nie jest coś, co nam życie odbierze, natomiast ja nie chciałbym żyć na ziemi, która będzie pokryta panelami i jedną wielką, gigantyczną fermą przemysłową. To pytanie jak każdy z nas musi sobie samemu zadać i moim zdaniem warto walczyć o to, żeby tę jakość życia zachować tak samo mocno, jak o to, żeby zachować samo życie. Natomiast moje całe przesłanie polega na tym, żebyśmy dobierali właściwych przymiotników do tych sytuacji. Czyli ostatni obrazek, cytat ze słynnej bajki Ezopa, on lepiej mi brzmi po angielsku, Never cry wolf, czyli nigdy nie krzycz wilki, to jest ta historia o tym pastuszku, który się nudził na hali i krzyczał co jakiś czas wilki, wilki, jak ludzie po raz kolejny przyszli przegnać wilki i zobaczyli, że tych wilków nie ma, to w końcu przestali mu wierzyć. Zależy mi na tym, żebyśmy w obronie przyrody dobierali właściwych słów. Absolutnie trzeba bronić różnorodności biologicznej, trzeba się przeciwstawiać zmianom klimatu, natomiast uważajmy na słowa, żeby ktoś nam potem za te słowa nas nie złapał i nie powiedział, że jesteśmy niewiarygodni. To dziękuję bardzo. Świetnie, dziękuję Marcinie, dziękuję panie profesorze. Tak, tutaj też bezpośrednio pan nawiązał do mojej rozmowy poniedziałkowej z profesor Jacyną właśnie, żeby bardzo krytycznie podchodzić do wiedzy naukowej, którą się dostaje. Zachęcam do sprawdzenia tej transmisji. Można ją znaleźć na wydarzeniu. Dziękuję bardzo za całą prezentację. Była też niezwykle pełna i wydaje mi się, że bardzo dobrze, bardzo dużo informacji z niej można było wyciągnąć. Zanim jeszcze zacznę swoje pytania, chciałbym zachęcić bardzo mocno wszystkich widzów do tego, żeby właśnie wykorzystać ten moment teraz do przesyłania pytań i zadawania ich. Ja postaram się je przeczytać i odpowiemy, pan profesor odpowie na te pytania, które padną. A ja trochę chciałbym się jeszcze odnieść do tego ostatniego slajdu, czyli właśnie do tego, że niekoniecznie ta różnorodność jest taka istotna. Tutaj moim zdaniem gdzieś jakby warto zauważyć, kto jest najbardziej zależny od tej bioróżnorodności, czyli trochę uogólniliśmy tą kwestię tego, że my jako ludzkość nie jesteśmy, że jakby przetrwamy i tutaj pan bardzo mocno się odnosił do tych kwestii właśnie wymierania gatunków w morzu, że ich jest tych gatunków, które totalnie wymarły, ich jest zaledwie 12, tak? Czyli to jest jakby i te gatunki też prawdopodobnie nie były jakieś bardzo liczne. Ale jakby już trochę rozróżniając to słowo człowiek albo to jest ludzkość, powiedzmy na te klasy, które są najbardziej zagrożone, bo tak naprawdę w sumie my dopiero rozpoczynamy tę rozmowę wewnątrz tego społeczeństwa i trochę musimy chyba rozróżnić, kto jest zagrożony od braku bioróżnorodności, a kto nie. I te osoby, które mają kapitał, powiedzmy ta mniejszość społeczeństwa, faktycznie ona może nie być zagrożona, w sensie ona będzie kontrolowała prawdopodobnie cały cykl produkcji i będzie sobie mogła pozwolić jednocześnie na znajdowanie tych miejsc, które prawdopodobnie są estetyczne, tak jak pan też zauważył, że to jest jednak ta z wartości, która jest bardzo ważna. Ale jednocześnie będą te grupy, które w tym nowym systemie, który będzie bardziej właśnie opierał się na rolnictwie, powiedzmy, na pewnym
na tym rolnictwie środowiska, jakby one będą zależne od tego systemu. W sensie nagle nie będzie tych regulujących mechanizmów, które na co dzień pomogłyby im produkować żywność w sposób, w jaki oni produkują, za pomocą permakultury, rolnictwa ekologicznego, czy być może nazwijmy to na potrzebę tego wywodu bardziej prymitywnymi sposobami produkcji żywności. W związku z tym jakby tych ludzi będzie dużo więcej. Wydaje mi się, że to, no, ten procent będzie przeważał nad liczbą ludzi, którzy będą bezpieczni. W związku z tym ja też się doszukuję właśnie, jakby rozumiem gdzieś cały ten wywód właśnie, który pan tutaj poprowadził i bardzo cenię tą wiedzę, ale wydaje mi się, że brakuje trochę dostrzeżenia tej różnorodności ludzkiej w tym wszystkim, jakby jako słuchaczy, i dostrzeżenia właśnie tych tak naprawdę grup, które powiedzmy raz, że są odbiorcami tego wykładu, ale jednocześnie są odbiorcami całego systemu produkcji żywności albo w ogóle korzystające z usług regulujących czy z różnych usług ekosystemowych, które na środowisko nazywając to usługami też na potrzeby powiedzmy tej sytuacji, ale jakby zostawia tą grupę. Trochę mi brakowało tego elementu. Jako ruch klimatyczny to zdecydowanie dużo większy właśnie my nacisk kładziemy na to, żeby próbować jakby tak holistycznie podchodzić do problemu i myśleć o tym bezpieczeństwie w perspektywie każdego człowieka na ziemi, jakby nie wybierając trochę, jakby sprawiając, żeby każdy w tej przyszłości miał to bezpieczeństwo, prawda? Wydaje mi się, że ten system, w którym obecnie żyjemy, powiedzmy, i to nie pozwala nam myśleć o, znaczy nie pozwala bardzo wielu osobom myśleć o jakimś bezpieczeństwie. Tak, to w sumie już trochę za daleko lecę, ale generalnie bardzo istotne byłoby dla mnie po prostu zauważenie też tej kwestii różnorodności społeczeństwa. No dobrze, czekamy dalej na pytania. Czy być może ktoś pierwszy się zgłosi? Okej, jeżeli mogę, Maciej, skomentować twoją uwagę. A tak, oczywiście. To oczywiście masz rację, że są grupy, które będą zależały od zachowania tej dzikiej przyrody o wysokiej różnorodności, ale to są grupy naprawdę marginalne. Ponieważ nawet, no inaczej, myśląc o Europie, o ludziach zaniepokojonych zmianą klimatu, zaniepokojonych utratą gatunków, my wszyscy zależymy wyłącznie od tej przyrody udomowionej, rolniczej, technologicznej, którą właśnie trzeba pilnować, uprawiać i tak dalej. Czyli obierając sprawę do takiego bardzo praktycznego rozmiaru, nasze przetrwanie zależy od przyrody, którą my kontrolujemy. Natomiast ta przyroda niekontrolowana tak naprawdę może dla nas nie istnieć. Mówię w cudzysłowie grubym, ale ona nie ma znaczenia. Dobry przykład tego dylematu to było, co zresztą zachwyciła mnie tutaj reakcja społeczeństwa norweskiego. W latach 90. w czasie układania głębokowodnych rurociągów w Norwegii Środkowej zobaczono po raz pierwszy, pokazano to na szczęście w telewizji, te głębokowodne rafy zimnych koralowców żyjących w okolicach Norwegii. I te rafy nie ustępują kolorytem, różnorodnością rafom australijskim. Natomiast nikt ich nigdy nie widział, nikt ich nigdy nie zobaczy, a ludzie tak przejęli się tym, że mają taki skarb, który jest kompletnie nieosiągalny, niewidoczny, nic z tego nie ma, nikt z tego korzyści żadnej nie czerpie, że nastąpiła taka mobilizacja społeczeństwa norweskiego, że w czasie jednego roku uchwalono specjalną ustawę o ochronie tych podmorskich raf, tych zimnowodnych koralowców norweskich. I dzisiaj te wszystkie nowo układane rurociągi muszą być tak układane, żeby omijać te obszary rafowe. Z ogromnymi kosztami oczywiście. To się wiąże z zwiększeniem wydatków ponoszonych przez przemysł naftowy. Ale to pokazuje, że to społeczeństwo potrafiło dostrzec wartość nieużytkową. Jak mówię, z tych raf zimnych nie ma żadnego pożytku, w sensie ani tego ugotować, ani zjeść, ani zrobić z tego mebli. To jest wyłącznie ładne. Mało tego, to jest ładne tylko dla niektórych, no bo to można obejrzeć w telewizji, a powiedzmy sobie dwie osoby rocznie to zobaczą schodząc w pojeździe podwodnym. I myślę, że to jest bardzo godne naśladowania podejście do środowiska naturalnego, że to nie jest tak, że to środowisko jest dla nas i my wszystko rozpatrujemy w kategoriach zjem albo nie zjem, albo będę jakby miał się w co ubrać, albo nie będę się miał w co ubrać, albo
czy te drzewa mi zapełnią wystarczającą ilość tlenu. To jest coś takiego, że trzeba dostrzegać wartość tej przyrody, która dla nas nie ma żadnego znaczenia. Stąd też jest ten mój problem z ludźmi, którzy za wszelką cenę chcą pokazać, że przyroda ma dla nas znaczenie utylitarne. Ona ma, ale w minimalnym stopniu. W sensie inaczej, minimalna część przyrody ma dla nas znaczenie utylitarne. Jak mówię, wyprowadzimy się na Marsa, stworzymy sobie nową planetę z jedną tysięczną gatunków, które obecnie istnieją i to będzie działało, bo tak było w przeszłości Ziemi. Natomiast ja nie chciałbym żyć w takim miejscu. Zgadza się, no niestety takim językiem mówimy w przestrzeni publicznej dzisiaj. Tak naprawdę wartościowanie celów albo działań odbywa się na zasadzie ich utylitarności. Ja też w ogóle bardzo rozumiem to piękno, o którym Pan mówi i jakby moje działania aktywistyczne w ogóle rozpoczęły się właśnie po tym, kiedy miałem okazję pracować przez pewien czas na Wielkiej Rafie Koralowej i jakby samo to odczucie, kiedy zszedłem pod wodę i ten świat był całkowicie inny, to było niesamowicie transcendentalne dla mnie przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Możliwość jakby poruszania się w tym świecie, który jest bardziej 3D. I właśnie kiedy dowiedziałem się, że rafa, na której nurkowałem, na której pracowałem, w której miałem ryby, które do niej podpływały i jakby całkowicie inne stworzenia, właśnie wyblakła i tak naprawdę ten ekosystem się niesamowicie zmienił, no to jakby ten smutek spowodowany właśnie niemożliwością podzielenia się potem tą emocją z najbliższymi spowodował, że jakby stwierdziłem, że ta zmiana, że te zmiany, które my jako ludzie generujemy, no to jest coś, nad czym należy zacząć działać i to należy zacząć się uświadamiać. Też przy okazji w ogóle właśnie tych zmian, bo wydaje mi się, że to jest najważniejszy problem dotyczący bioróżnorodności, jakby ten proces zmiany, który my przyspieszamy. Czyli nagle właśnie, to też się odnosi trochę do tych kwestii stanu równowagi klimatycznej, czy właśnie stanu równowagi biologicznej, poprzez na przykład gatunki w Bałtyku, czyli akurat ja pisałem pracę magisterską o dorszu i pamiętam o tym, że przez to, że nie ma tej bioróżnorodności biologicznej, okazuje się, że na przykład gatunki, które normalnie są zjadane przez dorsza, one zjadają larwy dorsza. Czyli nagle okazuje się, że ta równowaga, która jest w prostym systemie, ona może być jakby totalnie odwrócona i nagle tego dorsza może nie być, potem może się okazać, że będzie więcej na przykład tego szprota, który zjada larwy dorsza i nagle potem się okazuje, że w ogóle dorsza nie ma. Tak naprawdę kolejnym krokiem może być zanik szprota przez znowu jakiś taki element, którego nie dostrzeżemy. No też fundamentalną kwestią, to znaczy bardzo ważną kwestią w tej perspektywie zmiany przestrzeni jest na przykład te krajobrazy, które Pan pokazywał postapokaliptyczne i trochę na przykładzie uchodźców, kwestii syryjskiej, tych obszarów, które gdzieś na Bliskim Wschodzie w tym momencie możemy zauważyć, ale warto sobie przypomnieć, że 2000 lat temu to były obszary, na których rolnictwo, jakby były prowadzone bardzo, bardzo intensywne rolnictwo. I trochę wydaje mi się, że właśnie ta eksploatacja tego środowiska, w sensie w sumie niestety, przepraszam jeśli się mylę, nie badałem tego tematu jakoś bliżej, ale gdzieś dla mnie logiczne byłoby to, że jakby ten poziom eksploatacji środowiska doprowadził do pewien rodzaju zubożenia tej bioróżnorodności, którą widzimy obecnie. Jednocześnie właśnie pokazujemy, że jeśli nie możemy zarządzać tym systemem, jak w przypadku Syrii, kiedy nagle wybuchł kryzys, nagle okazało się, że te mechanizmy, które stabilizowały, te antropogeniczne mechanizmy, które stabilizowały tamten system żywności, przestały działać, nagle mamy falę uchodźców, prawda? I tu też pan Piotr pisał, że to nie są miliony osób, tylko mogą być miliardy, chyba w perspektywie tego, że mogą przybyć w przyszłości. Ale no niestety takie rzeczy będą się działy także i w naszym krajobrazie. Tak samo właśnie te farmy, które Wam pokazał w Hiszpanii, farmy pomidorów, te szklarnie pomidorów. Gdyby je zdjąć, tam będzie pustynia i prawdopodobnie przez długi, długi czas tam nic nie urośnie, prawda? Dobrze, ja teraz się zabiorę za czytanie komentarzy, chyba że chciałby się Pan jeszcze odnieść w tym czasie, kiedy ja próbuję coś wyłuskać. Czy użycie algorytmów sztucznej inteligencji nie jest w stanie zastąpić klasycznych przyrodników? O, to ciekawe pytanie, ale nie wiem do końca, czy jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć tutaj. No to odpowiem tak, jak mówiłem w czasie sprecyzowanie, przepraszam, jeśli mogę sprecyzować jeszcze, bo to znaczy, czy użycie odpowiednio dużej bazy danych nie jest w stanie przypisać parametrów ekologicznych? Czy ta droga nie byłaby lepsza dla zarządzania przyrodą w obliczu ogromnej bioróżnorodności, aniżeli szkolenie kolejnych taksomów?
Tak. Oczywiście tak. Jest to możliwe pod warunkiem, że będziemy mieli wystarczającą ilość wiedzy, a na razie jest tak, że mamy tę wiedzę tak fragmentaryczną, że nawet najlepsza sztuczna inteligencja nie poradzi sobie no, po prostu z brakiem podstawowych danych. Czyli jeżeli będziemy mieli wystarczającą ilość danych, można uruchomić sztuczną inteligencję, wówczas cały ten management, zarządzanie czy też kontrola nad zjawiskami przyrodniczymi można będzie oddać w ręce sztucznej inteligencji, niewątpliwie. Świetnie. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało pana Piotra. Czekamy na więcej pytań. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań. Mamy jeszcze kilka minut do wykorzystania. Że nikt nie odzywa. Ja jestem też strasznie ciekawy w ogóle pana doświadczeń ze Spitsbergenu i jak wygląda, bo być może właśnie przez to, że to jest stosowne ekosystemy, które nie są bezpośrednio pod wpływem zmian, które człowiek wprowadza. Wydaje mi się, że to może być fajny wyznacznik też tego, jakie zmiany w środowisku zachodzą stricte przez zmiany klimatyczne, tak? Przez zmiany temperatury, przez zmiany prądów morskich, przez zmiany prądów powietrznych, bo to też myślę, że może mieć wpływ, prawda? Jeśli w takim nienaruszonym środowisku, jak to wygląda? Jak same zmiany klimatu mogą wpływać na zmiany bioróżnorodności, na zmiany powiedzmy zachowań ekosystemów, łańcuchów? To akurat jest przedmiot mojego głównego zainteresowania i mamy zupełnie niezłą wiedzę na ten temat wspólnie z Norwegami i z Niemcami, z którymi razem prowadzimy badania w okolicach całego Spitsbergenu i jego szelfu. I tam następuje w ostatnich kilkunastu latach bardzo ciekawe zjawisko, które się czasem nazywa atlantyfikacją Arktyki Europejskiej. Znaczy napływa coraz więcej ciepłych wód z Atlantyku w obszar Arktyki, głównie poprzez ocieplenie. Tutaj dla tych, którzy nie pamiętają mapy, jak się zaczyna Golfstrom w Zatoce Meksykańskiej, on sobie płynie przez Atlantyk, ogrzewa Norwegię i płynie dalej na północ właśnie do Spitsbergenu i ogromna ilość ciepłej atlantyckiej wody wlewa się do Arktyki właśnie pod Spitsbergenem. To jest taka główna, głęboka brama prowadząca do Arktyki i w ostatnich latach coraz więcej tej ciepłej wody atlantyckiej napływa. Co to oznacza? Że gatunki z południa są coraz w większej ilości transportowane na północ. I to, co my obserwujemy w tej chwili w Arktyce, to jest gwałtowny wzrost różnorodności biologicznej. Czyli jeżeli ktoś podchodzi do tego na zasadzie statystyka czy modelarza, no to jest super. Jak państwa europejskie uchwaliły w 2000 roku tak zwaną deklarację z Göteborga, że zatrzymają spadek różnorodności biologicznej, no to Norwegia mogła pierwsza zakomunikować z dumą, że u niej różnorodność biologiczna wzrosła. W Polsce zresztą na Bałtyku też dzięki gatunkom obcym. Chodzi o to, że została terminowi bioróżnorodność przypisana pewna uniwersalna cecha czegoś jakby w niedwuznaczny sposób pozytywnego i dobrego. Tymczasem bioróżnorodność to jest po prostu pewna cecha systemu. Ta liczba gatunków, czy liczba form, bo to nie tylko o gatunki chodzi, która nic nie mówi o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, to po prostu tak jest. I ten bardzo prosty ekosystem arktyczny, który teraz dostał mnóstwo nowych gatunków napływających z południa, myśmy się spodziewali dramatu takiego, że te gatunki lokalne, wyspecjalizowane, polarne, że one znikną, że one się wycofają, że one będą wypierane przez te gatunki południowe. Tymczasem się okazuje, że ten ekosystem jest tak pojemny, on był tak ubogi w gatunki, że ci nowi przybysze mieszczą się obok tych już istniejących. Mamy bardzo dokładnie zbadaną historię takiego małego ptaszka planktonożernego, nazywa się alczyk, on jest wielkości mniej więcej szpaka, który żywi się jednym gatunkiem skorupiaka morskiego. Jak to stwierdziliśmy w latach 80. jeszcze, wyłącznie żywił się gatunkiem arktycznym, który jest bardzo tłusty, wybierał sobie te z zimnych bardzo wód tego powoli rosnącego, tłustego skorupiaka. No i dzięki temu w tych bardzo surowych warunkach ten ptaszek tworzył gigantyczne kolonie liczące milionowe stada. I teraz napłynęło w obszar występowania tego ptaszka kilkanaście gatunków bardzo podobnych skorupiaków,
z południowego Atlantyku, ale bardzo chudych, które nie gromadziły tyle zapasów energetycznych, tłuszczu. I ten gatunek tłusty cały czas tam jest, on się nie wycofał. Natomiast ten biedny alczyk, jak on teraz nurkuje, to dawniej to było tak, jak chłop, który wchodził w latach 60. do GS-u i tam był jeden słoik z ogórkami i nic więcej. I on wiedział, że może kupić ten słoik z ogórkami albo konserwę mięsną. A w tej chwili ten chłop wchodzi do supermarketu i mu się miga przed oczami, bo na półki się uginają pod towarem i ten supermarket ma jeszcze 100 metrów długości. Dokładnie z tym biednym ptaszkiem. Ten jego tłusty, preferowany pokarm tam jest, natomiast rozpłynęło się to wszystko w masie tych nowych przybyszów, które to gatunki są jakby mało strawne, mało kaloryczne i nie służą jemu tak dobrze. I z tych naszych badań wspólnie z ornitologami z Uniwersytetu Gdańskiego prowadzonych wynika, że poziom stresu u tych ptaszków znacznie wzrósł, że one znacznie więcej czasu spędzają na żerowaniu, bo muszą wybierać teraz ten pokarm, a nie zdejmować sobie z półki to jedyne, co było. Krótko mówiąc, jakość życia się znacząco pogorszyła. Natomiast to nie jest tak, że ten ptaszek wymarł albo wymarł jego pokarm. Czyli ta zmiana różnorodności ma niesłychanie wiele różnych swoich aspektów. I ten, który występuje w Arktyce, jest właśnie bardzo dziwny, bo generalnie Arktyka się wzbogaca w gatunki, szczególnie ta atlantycka, co wcale nie oznacza niczego dobrego. Z niedźwiedziem polarnym jest tak, że niedźwiedź polarny przeżywa dramat, ponieważ on bardzo sprawnie polował na foki na lodzie. W tej chwili lodu ubywa gwałtownie i on ma coraz gorsze warunki do polowań na foki, które lękły się na lodzie, ale pojawiły się foki z południa, głównie to jest foka witulina, foka pospolita, która w przeciwieństwie do fok arktycznych odpoczywa na brzegu, na lądzie. I teraz niedźwiedzie nauczyły się polować na tę fokę odpoczywającą na skałach i idzie im zupełnie nieźle. W związku z czym przyroda jest oczywiście super plastyczna. I są takie populacje niedźwiedzi polarnych, jak populacja nad Zatoką Hudsona w Kanadzie, która głoduje całe lato i chodzi po śmietnikach ludzkich albo wyżera jakieś szczątki roślinne czy padlinę, a zimą tylko poluje. Jest ta populacja ze Spitsbergenu, która się przestawiła z jednego gatunku foki na drugi. Więc ilość odpowiedzi, których od przyrody się możemy spodziewać, jest ogromna. Rzadko kiedy to jest taka prosta sytuacja. Oczywiście możemy coś zniszczyć fizycznie. Tak jak mówię, zniszczenie rafy koralowej to jest zniszczenie fizyczne, nikt tego nie zastąpi. Natomiast ta cała żywa część przyrody, ta przemieszczająca się, jest tak plastyczna, że przyroda się naprawdę potrafi znaleźć nieoczekiwane wyjścia, a zupełnie oddzielną sprawą jest to, czy nam się bardziej podoba ten system poprzedni, czy nie. Ja osobiście bardzo sobie ceniłem bieganie na nartach po zamarzniętym fiordzie, co już teraz bardzo trudno zrobić, bo ten fiord rzadko kiedy zamarza. Więc pewne wrażenie, pewne przeżycie będzie teraz bardzo trudno dostępne. To jest oczywiście, bardzo mi tego żal, ale też nie mogę powiedzieć, że to się łączy z taką stratą, którą mogę porównać z utratą życia albo z utratą taką bezpowrotną. To odwołam się do tych przymiotnikowych wyginięć. No, nikt nie wyginął naprawdę, coś mogło wyginąć komercyjnie. Chciałem już powoli kończyć, ale takie jeszcze jedno przychodzi mi pytanie do głowy. Czy da się to jakoś pogodzić, w sensie, żeby ta bioróżnorodność by gdzieś była dostępna, ale jednocześnie, żeby faktycznie ten system, powiedzmy, żywności czy tych elementów, które potrzebujemy dostarczyć społeczeństwu, żeby też funkcjonował? Czy znajduje Pan jakieś rozwiązania, które by właśnie tak gdzieś łączyły ze sobą to? Bo wydaje mi się, to rozwiązanie istnieje już od dość dawna. To Wilson najpierw rzucił hasło połowa ziemi. Oddajmy połowę ziemi przyrodzie. Teraz to się już troszkę zmodyfikowało, teraz się mówi o 30%. Powinniśmy oddać co najmniej 30% obszaru ziemi przyrodzie. To oznacza nie ingerować, nie psuć, nie niszczyć, ograniczyć naszą działalność, ograniczyć eksploatację i wówczas jesteśmy w stanie zachować tę rzeczywistą różnorodność biologiczną, która, jak podkreślam, ona jest nam dla mnie, ona jest przede wszystkim potrzebna jako pewna wartość sentymentalna, estetyczna, równie ważna jak cała wartość kulturowa człowieka. Cała kultura, cała nasza kultura, sztuka i tak dalej ma równie ważną wartość jak ta różnorodność biologiczna. To jest pewien unikalny zasób, który można zniszczyć, który nie służy nam do tego, żeby go włożyć do garnka i zjeść, ale będziemy znacznie ubożsi i gorsi, jeżeli się go pozbędziemy.
Natomiast te pozostałe 60% możemy sobie zmienić. Dzisiejsza technologia, począwszy od GMO, skończywszy na nowoczesnym rolnictwie, farmach i tak dalej, dostarczy nam żywności, wykarmimy się. To nie ma problemu. Sztuczne hodowle będą w stanie wykarmić tę rosnącą liczbę ludzi. Natomiast jeżeli my całą ziemię obrócimy na jeden wielki folwark przemysłowy, to ta ziemia nie będzie się nadawała do utrzymania komfortu życia. Oczywiście to jest niesłychanie niedemokratyczne, ponieważ zawsze się znajdą milionerzy, którzy sobie kupią prywatne wyspy, uciekną na te wyspy i na tych wyspach będą mieszkali zadowoleni w otoczeniu zieleni i pięknej przyrody, a reszta ludzkości będzie skazana na takie postapokaliptyczne scenariusze. No, do tego trzeba, przed tym się trzeba gwałtownie bronić. Myślę, że te 30% to jest taki rozsądny kompromis pomiędzy tym, co było lansowane jako połowa Ziemi. I to jest coś, co można zrobić, bo naprawdę starczy nam te 2/3 Ziemi, żeby tam wyprodukować żywność i tę część Ziemi zagospodarować i na tej części Ziemi się gnieździć. A te 30% zostawmy sobie jako to wspaniałe okno w przyrodę, która powinna być jak najmniej zakłócona. A w perspektywie polskiego ogródka, no to chyba jeszcze musimy trochę oddać przyrodzie, prawda? Proszę mnie poprawić, ale chyba nie ma 30% Oczywiście, że tak. No to jest kwestia przede wszystkim oddania tych, no najważniejsza, i to jest coś, o co trzeba walczyć, jest oddanie tego ostatniego wielkiego nizinnego lasu, czyli Puszczy Białowieskiej pod ochronę, jako maksymalny obszar. To da się to na mapie pokazać. Oczywiście mamy tutaj są obszary bardzo cenne i które są niesłychanie wrażliwe, choćby ta Puszcza Białowieska, i są takie, które są bardzo mało wrażliwe. Morze Bałtyckie jest morzem, które jest niesłychanie młode, zmienne, dynamiczne i tutaj strasznie trudno jest zaplanować jakąś racjonalną ochronę, bo ewolucja tego morza cały czas postępuje. My obserwujemy ze zdziwieniem, co się z tym morzem dzieje. Trzeba się ograniczyć z fizycznym zniszczeniem siedlisk, z zabetonowaniem. Trzeba ratować rzeki oczywiście przed tą bezsensowną ich uprzemysłowieniem rzek i tak dalej, i tak dalej. Są przepisy, są metody, także tutaj nic nie trzeba kompletnie nowego wymyślać. Mało tego, te dzisiejsze postulaty o tych 30% dla przyrody dzikiej, one nie wymagają od człowieka jakichś strasznych poświęceń. To nie jest tak, że my musimy jakby skazywać się na jakąś wegetację na okrawkach miast tylko da się to pogodzić, naprawdę. Świetnie, dziękuję panu serdecznie za przeprowadzenie tego wykładu dzisiejszego. Zachęcam wszystkich widzów do odkrywania nowych gatunków we własnych ogródkach albo do uczenia się tych, które są, i przyczyniania się do rozwoju taksonomii zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Terminy wszystkich kolejnych wykładów AKD dostępne są w wydarzeniu webinary Akademii Klimatycznego Działania. Link znajduje się w opisie tego wydarzenia. Poprzednie edycje i dodatkowe materiały dostępne są dla członków grupy AKD, do której link również jest w tym wydarzeniu. A ja chciałem jeszcze raz zaprosić do buntowania się z nami przeciwko bezczynności rządów i dołączenia do rebelii, która odbędzie się na początku września. Dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro.